Dzisiaj przyjdzie zmierzyć mi się z książką, która była bardzo ciężka, ale mimo wszystko zapraszam Was do wysłuchania, dlaczego powinniście ją przeczytać. Co nieco o Błoto słodsze niż miód, Małgorzaty Reimer. Zapraszam. Albania jest w Polsce krajem, który nie kojarzy się specjalnie dobrze. No, nie mówię tutaj oczywiście o gangu Albanii, król Albanii, Popku Monsterze, ale jeśli ktoś w ogóle jeździ do Albanii, to tylko i wyłącznie na wczasy, ponieważ mają tam bardzo ładne wybrzeże, praktycznie niewiele różniące się od tego, co jest w Chorwacji czy w Czarnogórze. To jest ten sam pas, tylko że to już może z tego co pamiętam jońskie, a nie adriatyckie. No więc Albania nie istnieje jakby w zbiorowej myśli Polaków, chyba że jako taki tańszy odpowiednik Chorwacji, Czarnogóry bądź innego Cypru. No i właśnie tutaj pojawia się książka, reportaż pani Małgorzaty Reimer, Błoto słodsze niż miód. Wydana w ramach wydawnictwa Czarnego. Jeśli zobaczycie, to jest chyba pierwszy raz, kiedy mówię o książce z tej serii. Wydawnictwo Czarne rozpoczęło serię Sulina, w której publikują reportaże dotyczące różnych miejsc, różnych krajów. To jest pierwsza książka, którą łapię z tej serii. I jest to wydane w taki sposób bardzo estetyczny. Wszystkie książki w ramach tej edycji są takie same, więc pewnie będą ładnie wyglądać na półkach. Choć jak wiadomo, w książkach nie tylko o to chodzi. Małgorzata Reimer stara się dyskutować, może nie tyle co dyskutować, ale rozmawiać z mieszkańcami Albanii na temat tego, jak wyglądał ich komunizm, bo myślimy, że komunizm w PRL-u to wszędzie wyglądał tak samo, w Czechosłowacji, w Związku Radzieckim, w Jugosławii i w Albanii też. Otóż jest zupełnie inaczej. Komunizm Envera Hoxhy był chodzącą maszynką śmierci, przy której Wojciech Jaruzelski czy generał Kiszczak wydają się być jakby niedzielnymi ministrantami, naprawdę. Hoxha, to co stworzył ten człowiek, jest nie do pomyślenia. To jest naprawdę, tutaj może nie użyję tego określenia, to jest naprawdę w pewnych momentach drugi Holokaust. W komunistycznej Albanii można było trafić do więzienia, jeśli ktoś na świetlicy podczas oglądania meczu Niemcy-Albania powiedział, że Beckenbauer to dobry piłkarz. W Albanii można było trafić do więzienia, jeśli sąsiad usłyszał przez ścianę, że śpiewasz zagraniczne piosenki. W Albanii można trafić do więzienia, można było trafić do więzienia, jeśli na ulicy powiedzieliście, że chleb był za twardy. Małgorzata Reimer rozmawia z ofiarami albańskiego komunizmu trwającego od 1945, który zastąpił faszyzm związany z Niemcami do 1991, w którym zaczyna się transformacja, choć pewnie zupełnie inna niż w Polsce. I tutaj warto też wspomnieć o roku 1985, kiedy ten zły człowiek Enver Hoxha w końcu umiera. To, co on stworzył, jest naprawdę machiną śmierci. Reimer przechodzi przez setki rozmów z nauczycielami zrzuconymi na drugą stronę kraju, z ludźmi, którzy starali się uciekać, z ludźmi, którym wystrzelano całą rodzinę, z ludźmi, którzy trafiali do więzienia za nic, takimi, którzy byli tępieni tylko dlatego, że przed wojną ich rodzice należeli do arystokracji lub inteligencji, bo w albańskiej szkole dostawało się gorsze oceny, jeśli twój dziadek lub pradziadek był kimś bogatym albo po prostu z dobrej rodziny, dobrej w sensie nobilitowanej, wyższej według pojęć klasy. Ja nie jestem zwolennikiem takiego myślenia o społeczeństwie i o klasach, ale po prostu tak było. Albański komunizm był też bardzo zamknięty wokół swojego obiegu. Najpierw rzucono związki ze Związkiem Radzieckim. Potem przestano kumplować się z Chinami, które były głównym wsparciem dla Albanii. Od lat 70. rozpoczyna się ciągły konflikt i ciągły strach Albańczyków, bo nie mieli już żadnych przyjaciół na świecie. Krążyły plotki podsycane przez prawdopodobnie Sigurimi, czyli Urząd Bezpieczeństwa Albanii, o
o tym, że Jugosławia jest gotowa zaatakować i zaanektować Albanię. Ludzie żyli w ciągłym strachu, a to, co im wyrządzano, było prawdziwym piekłem. Przeczytanie tej książki było dla mnie naprawdę bardzo ciężkie. Momentami musiałem sobie przerywać, żeby wszystko po prostu przemyśleć. Jak można iść do więzienia za to, że powiedziało się na ulicy, że chleb jest za twardy, albo uznało, nie że kibicowało, uznało, że Beckenbauer był świetnym piłkarzem, którym przecież był. To jest też opowieść o braku rozliczenia, o tym, że ludzie, którym wyłamywano palce, zamykano w izolatkach, których po prostu poniżano i bito. Po latach spotykali się już w tej tak zwanej wolnej Albanii i widzieli, że ludzie z Urzędu Bezpieczeństwa, którzy robili im piekło na ziemi i ich rodzinom, nie mieli żadnych konsekwencji. Żyli jak normalni ludzie. Bardzo często żyli bogaciej niż ci, którzy stali się ofiarami. To jest naprawdę przykra historia. To czyta się z zapartym tchem i z taką myślą, że ja nie jestem z pokolenia, które przeżyło okres PRL-u, ale naprawdę nie wydaje się to wszystko w opowieściach z tego okresu tak ciężkie jak to. Stopień po prostu zniszczenia społeczeństwa przez to państwo policyjne Hodży jest nieporównywalny. Mam nadzieję, że sięgniecie do tej książki, bo ona pokaże wam, jak bardzo wiele szczęścia mogliście mieć wy, albo wasi rodzice, albo wasi dziadkowie, że czasem naprawdę stanie w kolejce nie było takie złe, jeśli mogło się trafić do więzienia na kilka lat za samo pochodzenie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.